Ja! Dobra, siemana z rana. Tamta noga to noga Weroniki. Możesz pomachać, widzą. Witajcie. Tak. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem vlogowym. Głównie skupimy się na naszym wyjeździe do Zakopanego, aczkolwiek wcześniej wydarzenia chronologiczne, czyli jeszcze troszeczkę w mieszkaniu w Warszawie. Później jedziemy do naszych rodzinnych miejscowości. Tam robię dwa treningi. Trening góry i dołu, powiedzmy. I założyłem sobie coś takiego, bo już czekało mnie roztrenowanie po tym, że zrobię sobie 50 powtórzeń w wyciskaniach, martwych ciągach i przysiadach z ciężarem 60% ciężaru maksymalnego. Tyle serii, ile uda mi się zrobić. Czyli po prostu założyłem sobie ciężar, mam zrobić 50 powtórzeń i robię... zaczynam od pierwszej serii i zostawiam sobie od 2 do 3 powtórzeń w zapasie. Czyli zamiast robić na przykład na maksa te 15 powtórzeń czy 12, zrobiłem 10 powtórzeń w pierwszej serii, miałem 2 powtórzenia zapasu, 2 minuty przerwy i tych przerw się trzymałem pierwszy raz od dawna. Ze stoperem robiłem te wszystkie serie. Zresztą to za chwilkę zobaczycie, bo niekoniecznie będę wszystko komentował. Postaram się w niektórych miejscach dać napisy, w niektórych może jakiś mój komentarz będzie. Będzie trochę muzyki, trochę ujęć z Zakopanego, trochę naszych komentarzy na żywo. Także zapraszam, a następnym razem już odcinek jakiś tematyczny wam nagram. Walizka już gotowa, prawie spakowana. Zobaczmy, co my tu mamy. Co tu w tej walizce się znajduje? Znajdują się jakieś kosmetyczne rzeczy, ciuchy w torbach. Tutaj w Deichmannie mamy pewnie batony. No i trzeba buty do podnoszenia ciężarów zabrać ze sobą, ponieważ planuję zrobić jeden trening lub dwa treningi, będąc u rodziców jeszcze. Także pójdę sobie na siłownię, otworzyli tam siłkę Fitness 24/7, nową sieciówkę, się podobno nieźle prezentuje, to wam coś może nagram telefonem. Moja japa nie jest teraz za bardzo reprezentatywna, co prawda się ogoliłem, ale powiem wam szczerze, że... Znowu dopada mnie ta sama przypadłość, która zwykle, czyli jak jem za dużo węgli, to zaczynają mi się robić pryszcze na gębie i jest tego dużo i bardzo mnie to denerwuje. A już nie mówiąc o plecach, które już całkiem wyglądają źle, dlatego wracam do ketozy i będąc w Zakopanym, to będzie świetna okazja, żeby właśnie na ketozę wrócić, bo tam będę jadł na pewno białkowo-tłuszczowo, szczególnie tłuszczowo. A węgle to sobie tak ograniczę tylko do, no nie wiem, czy ja w ogóle będę jadł jakieś węgle w formie. Znaczy był plan taki, żeby jeść batony, jak będziemy szli w góry, ale nie wiem, czy będę jadł batony. W ogóle to może jednak z tej majówki uda się coś tutaj w filmie dorzucić. Poproszę Weronikę, bo ona ma tam nowy telefon, który całkiem nieźle nagrywa. A przynajmniej tak myślimy, że nieźle nagrywa, bo ostatecznie to jak wam to puszczę i stwierdzi, że gówno, no to nie będę więcej nim nagrywał, ale no myślę, że nawet tutaj ta jakość nie jest taka super, jakby ktoś z was mógł oczekiwać. Dlatego może coś tam, jakieś naleciałości schodzenia po górach albo z morskiego oka dla was znajdę. No, że jesteś na filmie. Teraz będą pisać. Dobra. Dobra. To tak na szybko. Ale się trzęsie, mogą stabilizację włączyć. Moje ostatnie węgle. Ostatnie węgle, kasza jaglana się moczy i ciecierzyca się moczy. Wskazuj, czy mi pachną dłonie po masażu. Ale co to za zapach jest, czyli co? Ładny? Czekaj. Tak, śmierdzi trochę. Śmierdzi? A wreszcie się nie znasz. Lawenda. Nie. Orzechy jakieś. Dobra, Weronika, powiedz jeszcze raz, bo muszę mieć to na filmie. Zazdroszczę mi w pracy, że mam zajebistego faceta, bo mi gotuje obiadki. Zawsze się pytają, skąd mam dobre jedzenie. I potem się okazuje, że to Adrianek mi zrobił, no. Dobry chłopak. Tak? Ale to ja robiłem to jedzenie, to tylko ja obiadki zrobiłem. A w sumie... Mięso też. No dobra, wszystko. Thank you.
boczek i kaszanka. Smile. Jaki boczek i kaszanka? To jest boczek. Dobra, keto. No odwrotnie. Surówki jeszcze można. Już pokazałam kątem oka. Nie wiem, bo to nie keto jest. Ale jest zdrowa. No, co tam, Adrian, powiesz? Gdzie idziesz? A to ludzie z nami idą, to nie można tam skakać. Nie? W sumie to taki chudy jesteś, mógłbyś być skaczkiem, nie? No nie bardzo właśnie, musiałbym jeszcze chyba coś usiąść. Proszę Państwa, już jesteśmy na kolejeczce. Adrian ma trochę trzęsaweczkę. Boisz się, Adrian? Kurwa, wiecie co ona, jaka jest mądra? Tutaj oto mamy takie dobra, zabezpieczenie. Dobra, ja się zajęłam zdjęciami, tak, co my jakieś zabezpieczenie. Ona mówi, ja się pytam, jak tu się zabezpieczyć? Nie pod tym kątem, co myślicie, idioci, tylko pod kątem... Pod tym Adrian też trzeba. Polaki mi życzyli, żebyśmy się zabezpieczali. Tak, my się zabezpieczamy, więc spoko. Ale chodzi mi bardziej o to, żeby to zamknąć. To kurwa, byś wypadła, albo nie wiem. Wypadłam? Nie. Ale no to tak niemyśląco się zachowała. I zamiast to wziąć, to... Nie no, dygam się trochę. Adrian jednak się dyga. Ale zjazd jest słaby. Jest super. Ale patrz, tam masz te baranki, widzisz? Owieczki. Jesteśmy w domu grawitacyjnym. Znaczy, wiecie co? Tu jest motyw taki, że dziwnie się chodzi, nie? Tak, to jest podłoga na skos, no tak. Stoi ci na dachu, tak? Na skrzywo. Ale tak śmiesznie, bo się chcesz wyrąbać, nie? No, ale czekaj. Bardzo przepraszam. Relacja. Będzie mieć teraz kwasicę z chyba dwoma dużymi ziemniakami i coś tam jeszcze jest. Kwasica to jest chyba na kapuście kiszonej, tak? No, chyba. Tak mi się wydaje. Coś tam pływa w środku. A potem? Potem co jemy? A potem ja jem... Boże, co ja zamówiłem? Baraninę. Coś z baraniny zamówiłem. Też spróbować, nie będziesz tam. Sknerą. A ty zamówiłeś ziemniaka kolejnego. Moje placuszki. Zdarzałem, że troszkę głośno mówię. I Adriana, co? Musisz głośno mówić. Co masz? Nie wiem, baraninę. Ale to ogólnie wygląda jak jakiś stek. Baraniny. Jak będziesz jadł patryka barańskiego. To jest moje oświadczenie. Jest godzina... Co sprawdzę. 18:39, padał deszcz, nie ma w ogóle ludzi, jako jedyni idziemy z buta na gubałówkę i chuj, jak się zabijemy, to nie będzie tego filmu. Jak się połamie, to będę miał nogi jak bocian, także chodź. Dobra, nie zesraj się, będzie na mnie, jak zawsze. Będzie na ciebie. Wszystko w tym związku ja muszę brać na klatę. Musimy się wyrobić. Widzicie górki? Mam nadzieję, że widzicie górki. Idę pod górę, po strasznym błocie, straszna glina tu jest. Uważaj, do klisko. Uważam, bo ślisko. Dobrze, że już nie pada. O, kolejka. Jedzie kolejka. Taką kolejką powinniśmy jechać, ale jesteśmy... Jak to powiedzieć? Niezłomni. Nieustraszeni. Sprawozdanie z wycieczki. Jesteśmy dosyć wysoko, ale chyba nie jesteśmy jeszcze w połowie. Zresztą... Nie wiem, ile widać. Dużo widać. Kamera akcji. No to weszliśmy. I zajęło nam to pół godziny i dwie minuty. No. Trzy minuty nawet. Także Google Maps się myli. I kto jest cienką dupcią? Nikt. No jak to kto? Weszliśmy oboje. Śniadanie mistrzów. U Weroniki trochę mniejsza porcja, bo nie chciała tyle jeść. Karkówka tłusta, kapusta kiszona i kiełki sraj fraj, jak ja to mówię. Kalorii, nie wiem, z 1000 pewnie z kawałkiem, bo to wszystko jest tak smalcem zalane, że ło. I co jeszcze miałem powiedzieć? A, jeszcze sobie tam migdałów dorzuciłem, orzechów pod mięso. Dzień numer 2. Ty się cieszysz, jak do mnie mówisz. Idziemy na Morskie Oko, a później może gdzieś jeszcze. Jest godzina 9. Przyjechaliśmy autobusem, który naprawdę sporo jechał. Przed nami jakieś ogólnie około 6 godzin chodzenia. Wczoraj zrobiliśmy 26 tysięcy kroków, więc trochę mało. Dzisiaj będzie pewnie około 35 tysięcy, może trochę więcej. Zobaczymy. Więc tak, to był takim popularnym komentatorem, to jest Bear Grylls. Na chwilkę będziemy wpierdalać w żownicę.
bo nie wzięliśmy ze sobą nic. Survivalowa wyprawa. A tak swoją drogą, to nie wiem, czy jesteśmy... Nie jesteśmy nawet chyba w 20%, bo z tego co wiem, te wodogrzmoty są jakoś tak na początku. Wodogrzmoty to do Doliny Pięciu Stawów. Gówno prawda, za przeproszeniem, bo w jednej i w drugiej stronie może być wodogrzmoty. To jest rozgałęzienie. No dobrze, znaczy, dobrze. Weroniko, czy przyznasz mi rację, że miałem rację? Z czym? No z tymi wodogrzmotami. Ale ja wcale cię nie zrywałam, tylko sugestię swoją dałam. Sugestia była taka, że Adrian pierdoli. Kamienna droga. Tak jest najlepsza? Droga. Droga, skrótem idziemy. Zimna? Fuj. Nie można wchodzić do wody. Hi guys, here Bear Grylls. We are almost in CI. Lecimy na Morskie Oko, już jesteśmy blisko. Jak zwykle kłamali i okazało się, że dojdziemy w półtorej godziny. Jak sądzisz, po skrótach. Po skrótach, takie o te skróty. Później pójdziemy chyba na Czarny Staw, bo jesteśmy wcześniej niż myśleliśmy. Także do zobaczenia wkrótce. Idziemy przegonić panią w obcasach, bo zjedliśmy po drodze banana i nas wyprzedziła. Tak, tutaj ludzie chodzą w takich butach, że zdają. Dobra, dużo ludzi jest. Już jesteśmy nad Morskim Okiem, jak widzicie. Całkiem ładne widoczki, trafiła nam się pogoda. I takie krótkie podsumowanie. Nie wiem, czy będzie słychać, czy nie ma wiatru, czy nie będzie huczeć. Na szybko. Nie trzeba nigdzie za granicę jechać, żeby ładne widoki zobaczyć. Wystarczy wybrać się w polskie góry. Także polecamy. No to tak, idziemy teraz nad Czarny Staw. Mówiłam Adriana, ale on już narzeka, że jest trochę zmęczony. Ale że ja w górach będę następnym razem, nie wiem kiedy. No, sorry Gregory. Musimy tam pójść. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? Mieliśmy iść na Dolinę Pięciu Stawów, ale no niestety dopiero od 15 maja ta trasa jest otwarta, jeszcze ją zamknęli, więc sobie jakąś alternatywę znaleźliśmy. No bo nie będziemy iść, tam jeszcze jedna opcja była, ale bardzo długa. Już by nam do nocy zeszło. Koniec podróży, byliśmy tam, gdzie mieliśmy być, także wracamy. Jest godzina chyba 13:30, także całkiem nieźle nam poszło. Chyba spotkamy się jeszcze na grillu, końcowy grill i jutro już jedziemy do Warszawy, w Domciu. Zaczynamy grilla, prawie nie wieczornego, tylko popołudniowego, chociaż chyba 18 godziny to już prawie wieczór. Możesz pokazać grilla. Nie mieliśmy zbyt dużo węgla, węgiel nie jest nasz, podpałka nie jest nasza, ale to mięso jest nasze. No spoko, to jest dużo mięsa, niektórzy to jedzą taką jedną kiełbaskę, albo nawet nie. My jeszcze mamy do tego zestaw surówek i mamy jeszcze do tego ketchup, taki trochę powiedzmy lepszy, miejmy nadzieję. O, a najlepsze w ogóle co jest z tego grilla to ten oscypek, uwielbiam oscypki. Kończymy ten wyjazd czterodniowy, właściwie trzydniowy, patrzymy ostatni raz w góry. I 8,5 godziny, a pewnie 9,5 godziny jedziemy do Warszawy, wracamy. Coś od siebie, Weronika? Łza wokół ci się kręci? Łza to nie, ale na pewno tu wrócimy, bo jednak świetne widoki. Tak. Lepiej się czuję na pewno w górach niż nad morzem. Więc co, tym akcentem kończę też ten film. Dziękuję, że byliście z nami. Mimo, że to taki film wakacyjny, nikogo nie interesuje, ale powiedzmy, że jest troszeczkę na sportowo, bo chodzenie po górach i ogólnie chodzenie jest na sportowo. Wczoraj zrobiliśmy 33 tysiące kroków ostatecznie, czyli mniej niż zakładaliśmy, bo myśleliśmy, że będzie około 40 tysięcy. No i co? I trzeba wracać do treningów po roztrenowaniu, już tak mnie nosi do tych ciężarów.
że już bym sobie potrenował powoli. On jest jakiś dziwny, jeszcze dobrze nie zszedł z tych gór, a już mówił o treningu, o ciężarach. No wiecie, jak ja ze mnie sportowiec, w ogóle nie mam zakwasu w nogach, nic mnie nie boli, nie jestem zmęczony, puls miałem stabilny, także jestem typowo sportowcem wytrzymałościowym, nie siłowym, ani nie masowym, ale wolę robić to, co lubię. Także chyba tyle ode mnie. Żałuję, że w tych regionach nie mieszkałam. Dobra, kończymy. Sorry za wiatr. Pogadamy może jeszcze w autobusie. Tak, jeszcze posiłki wam pokażę. Muszę się pochwalić posiłkami. Dobrze, to tyle. I posiłki, i żegnamy. Kucharka was pozdrawia.